8% prosumentów doświadczyło awarii instalacji fotowoltaicznych. Co 12 prosument miał awarię instalacji fotowoltaicznej. Dzień dobry, serdecznie witam. Przeraził mnie najnowszy artykuł odnośnie awaryjności w paneli fotowoltaicznych, instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z raportem o fotowolte w Polsce, który ukazał się na Oferteo, z tym, że ja go nie znalazłem w, tam gdzie poddają źródła, czyli przeglądałem oferteo i niestety nie byłem w stanie znaleźć tego raportu, więc muszę korzystać z artykułów w gazetach. Niestety dziennikarze nie, nie dają linka do źródła. Piszą tylko w ogólną informację i nie zawsze udaje się znaleźć to źródło. Link do oferteo, do tych artykułów dam Państwu w opisie tego filmu. Również dam Państwu w opisie tego filmu. Te oba linki odnośnie awaryjności. 8% prosumentów doświadczyło awarii instalacji fotowoltaicznych, co 12 prosument miał awarię instalacji fotowoltaicznej. To jest szokująca informacja, tym bardziej, że panele fotowoltaiczne to w Polsce w większości rok 20 i 21 2020 i 2021, dlatego one są bardzo świeże, bardzo nowe. I ta ich awaryjność jest szokująca. Dlatego postanowiłem zrobić własną ankietę, link w opisie, gdzie poproszę Państwa o więcej informacji na temat awaryjności Państwa paneli fotowoltaicznych, Państwa fotowoltaiki. Mam nadzieję, że nasze wyniki będą dużo lepsze, tym bardziej, że tutaj raport pochodzi z badania 499 osób. W moim przypadku spokojnie liczę na tysiąc odpowiedzi. Zobaczymy za tydzień w podsumowaniu, czy te teksty zawarte tutaj są aż tak straszne, czy po prostu tutaj chciano nas tylko nastraszyć. No bo jeżeli roczne, dwuletnie panele fotowoltaiczne się psują już po roku, jeżeli panele psują się już po roku, dwóch latach, jak się to ma do ich 20-letniej żywotności? Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.